Tu Radio Campus efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Dziś porozmawiamy o digitalizacji służby zdrowia i to nie byle jakiej, bo niemieckiej służby zdrowia. Na początku pandemii COVID-19, a to było dwa lata temu, słyszeliśmy o tym, że Niemcy lepiej niż inne kraje radzą sobie z wirusem i z obostrzeniami, i o tym, czy to jest prawda i na ile sprawdziło się to aż do końca pandemii, trwającej jeszcze, ale do kolejnych fal COVID-19, o tym porozmawiam dzisiaj z naszym znakomitym gościem, a właściwie gościnią. Jest nią Weronika Przecherska, doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i analityczka Delabu. Cześć Weroniko. Cześć Justyna. Niemcy jako potęga Europy. Słyszymy, że od Niemców i Niemiec należy uczyć się wielu nowatorskich rozwiązań. Słyszeliśmy też o tym, że Niemcy relatywnie lepiej niż inne kraje poradzili sobie z COVID-em. Dane, które są zebrane na temat COVID-u w Niemczech, mówią, że 15 milionów osób zachorowało, z czego 123 tysiące niestety zmarło. Na tle innych danych europejskich to chyba nie jest jakiś, jakaś czołówka, jeśli chodzi o, o statystyki. Czy to zatem prawda, że Niemcy wyszli z COVID-u un rincón. Rzeczywiście pandemia była testem dla struktur państwowych, które zdały go z mniejszym lub większym powodzeniem. I jednymi z takich miar skuteczności, lub wręcz przeciwnie, porażki działania państwa były nad, była liczba nadmiarowych zgonów oraz poziom wyszczepienia społeczeństwa. I jeśli przyjrzeć się tej liczbie nadmiarowych zgonów, które podaje Eurostat na przykład za grudzień 2021 roku, to w Niemczech ten odsetek wynosił. Niespełna 23%. Dla porównania w Polsce niespełna 69%. Drugim, Czyli takim trzy razy więcej. drugim takim wskaźnikiem, o którym możemy mówić, to jest poziom wyszczepienia społeczeństwa. I na dzień dzisiejszy w Niemczech co najmniej jedną dawkę otrzymało. Ponad 76% populacji i znów tutaj robię porównanie dla Polski. W Polsce to jest niespełna 59% populacji. Oczywiście w pandemii pewne rozwiązania w Niemczech się sprawdziły, inne okazały się porażką. Ja przyglądam się w mojej pracy badawczej, w moim doktoracie, w którym analizuję kwestie cyfrowego zdrowia w Polsce, Niemczech i Estonii, rozwiązaniem cyfrowym, czyli digitalizacji. I w pandemii w Niemczech to właśnie te cyfrowe rozwiązania okazały się być najsłabszą stroną niemieckiego systemu ochrony zdrowia. Pandemia pokazała nieprzygotowanie Niemiec w zakresie posiadania odpowiedniej infrastruktury, czy też zarządzania danymi, ich gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem. Ale Niemcy poradzili sobie z pandemią i tak zdecydowanie lepiej niż inne kraje europejskie, ponieważ w pierwszych miesiącach zagrożenia, kiedy mieliśmy te pierwsze miesiące pandemii, wracam tutaj do 2020 roku, Niemcy po pierwsze miały sprawnie działające i cieszące się zaufaniem publicznym instytucje, tak jak na przykład Instytut Roberta Kocha, czy laboratoria gotowe do przeprowadzania testów, a także dobrą kondycję sektora ochrony zdrowia. I to na pewno sprawiło, że kiedy szły te pierwsze fale uderzeniowe pandemii, Niemcy radzili sobie lepiej niż inne kraje europejskie. Oczywiście w trakcie kolejnych fal pandemia uwypukliła te ułomności systemu, a jedną z głównych ułomności systemu była właśnie digitalizacja ochrony zdrowia. No właśnie, I o tym wejdę Ci słowo. Rozmawiać. No właśnie, jeśli wejdę Ci w słowo. Jak spojrzymy na dane DESI, Digital Economy Society Index, czyli wskaźnik ucyfrowienia ekonomii, gospodarki i społeczeństwa w krajach Europy. Niemcy są na 11 12 miejscu. Polska ciutkę za nimi, ale, ale nie dzieli nas wiele, ale tam w Wskaźniku DESI największą siłą Niemiec jest, zdaje się, właśnie infrastruktura i kapitał ludzki, które Niemcy mają ponad średnią. Czy ta pandemia w jakiś sposób wpłynęła na cały proces ucyfrowienia służby zdrowia w Niemczech, albo w którą stronę? Bo mówisz, że obnażyła te słabości, ale czy była też jakimś bodźcem do tego, żeby ta transformacja cyfrowa służby zdrowia w Niemczech przyspieszyła? Czy, czy, czy wręcz paraliż nastąpił ze względu na, na chociażby skalę przedsięwzięcia w czasie covidowym? A więc państwa Unii Europejskiej, tak jak powiedziałaś, mają bardzo zróżnicowany poziom cyfrowych rozwiązań w obszarze polityk publicznych, także w obszarze polityk publicznych ochrony zdrowia. I ja zawsze, gdy opowiadam o tym poziomie cyfryzacji, poziomie digitalizacji w poszczególnych krajach Unii, przywołuje taki wskaźnik, który został opracowany przez Fundację Bertelsmana, to jest niemiecka fundacja, która Porównała właśnie poziom ucyfrowienia ochrony zdrowia w 17 krajach. I wśród tych 17 krajów Niemcy znajdują się na 16. miejscu, a na ostatnim? A na ostatnim znajduje się Polska. Natomiast cieszę się, że jeszcze odniosłaś się do tych danych DESI, bo rzeczywiście te wskaźniki dotyczące ochrony służby zdrowia i digitalizacji ochrony służby zdrowia, one wpisują się w zdecydowanie szerszy krajobraz, szersze spektrum.

I Niemcy zajmują obecnie w DES 11 miejsce. Jeżeli wziąć pod uwagę potencjał gospodarczy tego kraju, to to jest miejsce, które jest dosyć odległe. Sytuują się przecież za takimi krajami jak Dania, która zajmuje pierwsze miejsce, czy Finlandia, drugie, Estonia, siódme. No tak, Austria, ale Estonia, dziesiąte. wielkość kraju, to jest jeden land niemiecki i to chyba nie największy, z tego co patrzyłam na dane. E, tak, oczywiście, to, to jest też bardzo ważny wątek, do którego ja stale wracam w mojej pracy, a mianowicie to są kraje, Kraje, te, które ja porównuję, czyli Polska, Niemcy i Estonia, o zupełnie innym potencjale cyfrowym, ale też o zupełnie innej wielkości pod względem geograficznym, a także pod względem populacji. I oczywiście to ma znaczenie, bo dla porównania, trzeci najmniejszy pod względem populacji land w Niemczech, czyli Mecklenburgia, Pomorze Przednie, to jest land, który jest porównywalny czy zbliżony pod względem wielkości populacji do Estonii. I tutaj Estonię, dla Dlatego traktuję w mojej pracy jako takie laboratorium cyfrowych rozwiązań z bardzo rozwiniętymi rozwiązaniami w zakresie cyfrowego zdrowia. Natomiast zdecydowanie trudniej na pewno takie rozwiązania wdraża się w krajach, które są większe i jeśli chodzi o populację, i jeśli chodzi o geografię. No I właśnie, Niemcy... to, to Spójrzmy na te, na te bariery, które powodują, że w Niemczech to jest takie trudne, bo poza liczebnością populacji, tu mamy 80 milionów, w Estonii 3. Nie, w Estonii zdecydowanie mniej, bo 1,4 z tego, co pamiętam, miliona. Ale... Czyli bariery demograficzne, a jakieś inne bariery wpłynęły na to, że Niemcy no, są na przedostatnim miejscu w tym indeksie Bertelsmana, o którym powiedziałaś? Tych barier udało mi się w mojej pracy zidentyfikować kilka. Jedna to jest bariera, oczywiście, jeżeli chodzi o wielkość populacji i wielkość geograficzną, ale to ma też przełożenie na to, jaka jest struktura administracyjna kraju. I w Niemczech Zdecydowanie trudniej niż w innych krajach wprowadza się te cyfrowe rozwiązania w obszarze polityk publicznych właśnie ze względu na skomplikowaną strukturę administracyjną, ale też, o tym opowiem za chwilę, ze względu na dobrą kondycję, relatywnie dobrą kondycję systemu ochrony zdrowia. I w uproszczeniu, Niemcy składają się z 16 landów. I ten niemiecki system ochrony zdrowia jest systemem ubezpieczeniowym, w ramach którego odpowiedzialność za kształtowanie polityk ochrony zdrowia ponoszą różni aktorzy i na poziomie federalnym i na poziomie landowym i na poziomie lokalnym. Więc łatwo jest wyobrazić sobie, że wdrażanie jakichkolwiek rozwiązań, szczególnie tak skomplikowanych jak rozwiązań cyfrowego zdrowia, jest dużo większym wyzwaniem w takim kraju jak Niemcy niż w takim kraju Złożona jak Estonia. Złożona delegowanie zadań mm -hmm. Wielopoziomowe struktury administracyjne. Tak, sprawy... zróżnicowane struktury finansowania i, i tak dalej. To są oczywiście wszystkie czynniki, które wynikają z tej skomplikowanej struktury administracyjnej, ale to nie jest jedyny jedyna przyczyna, jedyny powód, o której pisałam w, mo w mojej pracy. I ważne jest to, że Niemcy do tej pory mieli bardzo dobrze funkcjonujący system ochrony zdrowia, także dlatego, że przeznaczali na niego dużo większy procent PKB, a właściwie największy w całej Unii procent PKB to jest 11,7%. Więc te, ta struktura finansowania, fakt, że wydawali tak dużo, dużo pieniędzy na ochronę zdrowia, przekładał się na jakość tej ochrony zdrowia, i oni po prostu nie czuli się zmobilizowani do tego, żeby cyfrowo tę ochronę zdrowia usprawnić. Czyli A... nie bez powodu jest skojarzenie nasze z tym, że, że, że w Niemczech ten system zdrowia akurat działa lepiej i takie analogowe zdrowie było lepiej zaopiekowane w Niemczech, jeśli można tak, tak powiedzieć? Tak, zdecydowanie tak. Niemcy ma, mieli bardzo dobrą jakość ochrony zdrowia. Ale pandemia pokazała im, że muszą wprowadzać te cyfrowe rozwiązania. Natomiast ja bym chciała tutaj wrócić jeszcze właśnie do tego wątku, dlaczego w Niemczech to jest tak trudne i dlaczego te rozwiązania, które są wprowadzane w Niemczech, są wprowadzane niektóre po kilkanaście lat. Być może będziemy miały jeszcze okazję dzisiaj rozmawiać o elektronicznej dokumentacji medycznej. To jest rozwiązanie, które w Niemczech wprowadzano 16 lat, więc ten czas pokazuje skalę wyzwania, pokazuje skalę Czy to trudności. Nie jest tak, że po 16 latach to rozwiązania implementowane na początku. XXI wieku się już dezaktualizują? To jest oczywiście tak, że to, to 16 lat to są dyskusje, też debaty o tym, jak to wdrażać, jak pokonywać trudności, które, które są związane z implementowaniem takich rozwiązań. A jedną z takich głównych trudności w Niemczech jest podejście Niemców do danych. Niemcy bardzo strzegą swojej prywatności. Tak jak powiedział jeden z analityków, historia nauczyła Niemców ceny prywatności. Oni po prostu, na podstawie swoich doświadczeń historycznych i z II wojny światowej, i z okresu komunizmu, mają takie bardzo pieczołowite podejście do danych. Boją się ich utraty, boją się tego, że dane mogłyby te zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób. A jak wiadomo, sektor ochrony zdrowia jest jednym z najbardziej wrażliwych, no, trudno mi znaleźć dużo bardziej wrażliwy sektor, jeżeli chodzi o wykorzystywanie, przekazywanie i gromadzenie danych. Dlatego te obawy Niemców są punktem wyjścia do budowania infrastruktury, do rozwijania tych rozwiązań, które właśnie w Niemczech w tych ostatnich 3-4 latach powstawały. Powiedz mi w takim razie, jakie są kierunki rozwoju tej y, digitalizacji systemu zdrowia w Niemczech? Znaczy, co Niemcy już mają, a czego jeszcze nie mają? Albo tak, schodząc na poziom pacjenta, jeżeli jesteśmy pacjentem w Polsce. To nawet dobrze wiemy, jak poradzić sobie z jakąś chorobą, czy gdzie szukać pomocy na internetowym koncie pacjenta, zapisać się na badania, chociażby na test przeciwko COVID, czy diagnozujący COVID. Natomiast jak to wygląda w Niemczech? Co już tam pacjenci mogą zrobić w tej sferze troski o swoje zdrowie, a jakie są kolejne kroki, które będą wprowadzane? Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że Niemcy są dopiero na początku tej drogi, bo to przyspieszenie w obszarze digitalizacji i cyfryzacji ochrony zdrowia, ono nastąpiło w, ostatnich, w ciągu ostatnich 3-4 lat. I to było rzeczywiście bardzo duże przyspieszenie. Niemcy mogą korzystać obecnie z różnorodnych rozwiązań, które właśnie wpisują się w ten krajobraz cyfrowego zdrowia. Ja chciałabym opowiedzieć o dwóch rozwiązaniach, które wydają mi się najważniejsze i najbardziej charakterystyczne obecnie. Pierwsze rozwiązanie to są cyfrowe aplikacje zdrowotne, czyli tak zwane aplikacje na receptę. Niemcy mogą korzystać z tego rozwiązania już od 2020 roku. W skrócie polega to na tym, że jeżeli mam jakąś dolegliwość, idę do lekarza i lekarz podobnie jak przepisuje się tabletki, przepisuje mi konkretną aplikację, która pomaga mi zarządzać te, tą chorobą kontrolować, budować we mnie pozytywne nawyki. I Niemcy wprowadzili kilka takich aplikacji. to są oczywiście aplikacje, które są zweryfikowane przez jeden z niemieckich instytutów, które sprawdza, czy aplikacje są przyjazne użytkownikowi czy działają czy są bezpieczne, jeżeli czy one chodzi są obowiązkowe? o obowiązkowe. Korzystanie z nich jest obowiązkowe. Nie do końca chyba rozumiem twoje pytanie. Czy, czy jest jeżeli obowiązkowe, jeżeli zostaną aplikację. przepisane? Tak, tak. Nie, wydaje mi się, że nie. To jest w gestii i decyzji pacjenta. Natomiast jeżeli pacjenci zgłaszają się z takimi chorobami jak na przykład otyłość, czy choroby nowotworowe, migrena, choroby psychiczne, czy zaburzenia snu, wtedy taka aplikacja może zostać pacjentowi przepisana. I on może, może z niej korzystać. Czyli Także... działa to trochę też profilaktycznie, żeby wyrobić pewne dobre nawyki i oswoić się dolegliwościami, czy też z chorobą, nauczyć się być może przeciwdziałać jej nawrotu. Myślę na przykład o migrenie. Także pewnie są tam zapisane jakieś procedury dotlenienia, nawodnienia i różnych innych rzeczy, które mogą przeciwdziałać. Czyli znów strategia niemiecka byłaby taka, że jakby krok do przodu, tak zanim pojawi się jakaś dolegliwość, żeby być może prewencyjnie zapobiegać, a nie leczyć, co pewnie jest też tańsze w systemie ogólnokrajowym. Zdecydowanie tak. Natomiast na razie aplikacje na receptę nie są jeszcze tak popularne. Popularne, jak można by tego oczekiwać, i z moich wywiadów, z mojego badania wynika, że lekarze nie są jeszcze chętni do przepisywania, do przepisywania aplikacji. To jest bardzo duża zmiana przepisywanie takiej aplikacji pacjentom i musi upłynąć trochę czasu, żeby i lekarze, ale też pacjenci przekonali się do tego, żeby z takich aplikacji korzystać. No dobra, to jedno rozwiązanie. Miało być jeszcze drugie. Drugie rozwiązanie to elektroniczna dokumentacja medyczna i to jest to rozwiązanie, o którym wspomniałam już wcześniej, to jest rozwiązanie, które powstawało w Niemczech niespełna 16 lat i jego powstanie było bardzo dużym przełomem w tym krajobrazie cyfrowego zdrowia w Niemczech. Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej Niemcy już mają od 2021 roku i mogą z niej korzystać, mogą też oczywiście z niej korzystać służby, osoby odpowiedzialne za świadczenie usług zdrowotnych. Ta elektroniczna dokumentacja medyczna to jest taki zbiór informacji o pacjencie i ona obok e-recepty stanowi filar cyfrowego zdrowia. My jeszcze być może o recepcie e porozmawiamy, mówiąc o planach Niemców na przyszłość, ale właśnie najważniejsze w tej elektronicznej dokumentacji medycznej i tym, co elektroniczną dokumentację medyczną w Niemczech wyróżnia, jest to, że to pacjent. Em, jest odpowiedzialny, czy też zarządza tymi danymi, które w elektronicznej dokumentacji medycznej się znajdują. Czyli on decyduje, czy chce ją posiadać, on decyduje, kto ma do niej dostęp. Pacjent również odpowiada za to, jakie te dane się tam znajdą, na przykład jeżeli będzie chciał sam dołożyć jakieś, jakieś swoje dane, informacje zdrowotne, które wydają mu się być ważne. Także to jest też taki bardzo ważny element, taki jeden, tak jak powiedziałam, z filarów ochrony cyfrowego zdrowia w Niemczech. Zdrowie, to... chyba całkiem analogowe, a ochrona cyfrowa. Bo właściwie e... mówimy o cyfrowym zdrowiu, a ono jest chyba całkiem jeszcze namacalne i analogowe w naszym życiu, prawda? Na pewno digitalizacja podnosi jakość i kondycję zdrowotną społeczeństw, no ale nie zastąpi kontaktu, kontaktu z lekarzem, szczególnie w tych wypadkach, które są bardziej kontrowersyjne i, i tego kontaktu właśnie z lekarzem wymagają. A ta elektroniczna dokumentacja zintegrowana, ona różni się od tego, co mamy w Polsce w sposób znaczący. Mamy te systemy, EWUS, czy właściwie nie wiem teraz, jak nazywane są te bazy danych medycznych, które kiedyś były integrowane. Nie wiem, na ile to się powiodło ostatecznie, ale mówisz o takim rozwiązaniu niemieckim, jakby ono było jakąś inną jakością niż to, z czym mamy do czynienia w Polsce. Porównywałaś te, te dwa systemy pomiędzy Polską a Niemcami. Czy tu są jakieś wyraźne, wyraźne różnice, które sprawiają, że niemiecki system działa sprawniej, szybciej i, i rzeczywiście jest, jest takim rozwiązaniem, które jest już docelowe? To jest z pewnością tak, że nawet wracając tutaj do tego rankingu Bertelsmana, o którym już wspominałam, Polska i Niemcy przez długi czas miały bardzo podobny poziom rozwoju cyfrowego zdrowia. No 16-17 miejsce to nie jest Na 17 jest, krajów. To, to nie jest bardzo duża różnica, natomiast to, co zdarzyło się w Niemczech w ostatnich 3-4 latach, to jest bardzo duże przyspieszenie. Wydaje mi się, że pytasz tutaj o takie zasadnicze różnice pomiędzy tą infrastrukturą, pomiędzy tymi poszczególnymi elementami cyfrowego zdrowia. Przede wszystkim Niemcy nie posiadają jeszcze e-recepty. E-recepta miała być wdrożona na początku. Tego roku na początku stycznia tego roku jej wdrożenie zostało przesunięte. Czyli poczekaj, wróćmy do tej aplikacji. Żeby otrzymać receptę na aplikację trzeba pójść do gabinetu i otrzymać na papierze receptę na aplikację. Jeśli myślimy o kraju, którego poziom cyfryzacji jest dla nas punktem odniesienia, to być może Niemcy już takie nie są po tej naszej dzisiejszej rozmowie, czyli analogowa recepta na cyfrową aplikację. Tak upraszczając, są dwa filary cyfrowego zdrowia. Jednym z nich jest elektroniczna dokumentacja medyczna, drugim e-recepta i o ile my posiadamy e-receptę, a dużo bardziej uproszczoną formę elektronicznej dokumentacji medycznej. O tyle Niemcy nadal walczą czy też próbują rozwiązać te kwestie e recepty, ale ta elektroniczna dokumentacja medyczna jest z pewnością dużo bardziej rozbudowana niż w systemie polskim. A e-zwolnienia? Czy występują w Twoim badaniu e-zwolnienia? Tak, Bo to e też jest rozwiązanie, które w Polsce było implementowane 2 trzy lata temu. Być może jeszcze nie wszędzie jest stosowane w pełni, choć być może to też nie są aktualne dane, ale czy to Niemcy jakby podobnie dzielą takie rozwiązania jak, jak my tu w Polsce? E Zwolnienie to jest rozwiązanie, które cieszyło się bardzo dużą popularnością w pandemii ze względów oczywistych, ponieważ umożliwiało. Niemcom otrzymywanie takich dokumentów bez konieczności pojawiania się w gabinecie i narażania się na przykład na dodatkowe problemy zdrowotne związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. I zakładano, że e-zwolnienie to będzie w Niemczech tylko takie rozwiązanie na czas pandemii. Okazało się, że jednak nie. I Niemcy rzeczywiście z tego e-zwolnienia korzystają. To jest takie rozwiązanie, które na pewno zostanie z nimi na dłużej i z którego będą korzystać także wtedy, kiedy kiedy, kiedy pandemia już minie. Także Poczekaj, to też jest czyli element czyli e zwolnienie na teleporadzie można uzyskać, mówiąc już bardzo praktycznie. Recepty natomiast nie, czyli jeśli ktoś jest chory, to po receptę musi pofatygować się do lekarza, a e zwolnienie dostanie zdalnie w Niemczech? E tak, dobrze to odcyfrowujesz. E zwolnienie jest takim rozwiązaniem, które funkcjonuje zdalnie. Nadal nie ma e recepty, ale ponieważ takie pilotażowe rozwiązania E-recepty były już testowane w Niemczech i tak jak powiedziałam, ten termin wdrożenia e-recepty był przewidywany na początek stycznia. Można zakładać, że to rozwiązanie e-recepty jest tylko kwestią czasu w Niemczech. Co jeszcze planują wdrożyć Niemcy w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o troskę o analogowe zdrowie, czyli o digitalizację służby zdrowia, całkiem analogowego zdrowia? To jest tak, że dziś rozmawiamy na początku marca, kiedy ten temat cyfrowego zdrowia na pewno nie jest kluczowym tematem dla niemieckiej polityki. I trudno jest przewidzieć, jakie rozwiązania, jakie, jakie kierunki przyjmie ten rozwój cyfrowego zdrowia w Niemczech. Ja w swojej pracy badawczej opierałam się na tym, co udało mi się znaleźć w umowie koalicyjnej, i wynika z tego, że te kierunki, które mieliśmy dotychczas, zostaną z niewielką korektą podtrzymane. Niemcy nadal będą chcieli rozwijać to cyfrowe zdrowie, chociażby po to, żeby zniwelować nierówności w dostępie do, do ochrony zdrowia. I to, co wydaje się być w tym momencie taką najbardziej pilną właśnie i konieczną kwestią do rozwiązania, to jest kwestia e recepty. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że Niemcy już ten pierwszy krok w obszarze cyfrowego zdrowia zrobili. Te ustawy, które zostały wprowadzone przez ostatnie 3-4 lata sprawiły, że... Niemcy nabrały impetu i, i te poszczególne rozwiązania wdrażają, budują tę infrastrukturę, rozbudowują ją. Także zakładam, że w tych kolejnych badaniach, które będą przyglądały się nie tylko cyfryzacji, podobnie jak, tak jak wspominałaś o Desi, ale w szczególności cyfrowemu zdrowiu pokażą ten, ten duży, duży skok, którego dokonali Niemcy przez ostatnie kilka lat. A my będziemy przyglądać się i temu skokowi, i następnym, które są planowane i w Polsce, i w Niemczech, i w Estonii, i w innych krajach, które badałaś. Weronika, to dopiero pierwsza rozmowa o digitalizacji służby zdrowia w naszym programie, ale zapraszamy już na kolejne, bo z pewnością będzie więcej danych i więcej wniosków z Twojej pracy, gdy będzie ona już zakończona. Życzmy sobie zdrowia, żebyśmy jak najrzadziej musiały i musieli korzystać ze służby zdrowia, czy to analogowej, czy to digitalnej, z e-zwolnień, e-recept i innych e możliwości, które rozwijają się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Życzmy sobie awansu w indeksie Desi i w indeksie Bertelsmana. Będzie nam pewnie łatwiej obsługiwać nasze zdrowie, jeśli nie będziemy na 17 miejscu, ale. Ciutkę wyżej, ale obyśmy nie musieli z tego korzystać. Weronika, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Naszym gościem była Weronika Przecherska, analityczka Delabu i doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki Weronika. Dzięki za zaproszenie. A my słyszymy się, jak zwykle, w kolejnym odcinku Efektu sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci to kampus.